rzeczywiście ma pan rację, że spór był. Natomiast bardzo wyraźnie w encyklice Fides et Ratio jest powiedziane, że to są dwie zupełnie różne dziedziny poznania. Czyli wiara nie zastępuje nauki, nauka nie zastępuje wiary. Wiara chrześcijańska, w ogóle wiara religijna ma za zadanie odpowiedzieć przede wszystkim na, ym, na pytanie o sens życia, sens przemijania, sens śmierci. Czyli można powiedzieć, że wiara bardziej nadaje sens życiu jako całości. Prawda? Natomiast nauka odpowiada po prostu na pojedyncze kwestie. Związane z, z poznaniem za pomocą ludzkiego rozumu. Czyli wiara bardziej interpretuje egzystencję człowieka, jego miejsce we wszechświecie, natomiast e, nauka odpowiada bardziej na kwestie szczegółowe dotyczące życia. Także tutaj nie ma żadnej sprzeczności, to są dwa inne sposoby, oglądu świata. I oczywiście próbowano kiedyś nadawać, nazwijmy to status status prawd wiary, rzeczom poznawanym przez rozum na danym etapie życia. Potem to się okazywało, że to w ogóle nie przystaje do rzeczywistości. Mamy konkretne przykłady z historii relacji nauka wiara, Natomiast, to są inne sposoby poznawania rzeczywistości, inne sposoby kontaktu ze światem. Także sprzeczności nie ma. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie. To są dwie dziedziny autonomiczne i tyle możemy powiedzieć dzisiaj.